Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 30 listopad 2014. Niedzielny Kikowy Szlak, cotygodniowy. Za dwa tygodnie, czyli właściwie od 14 grudnia wracam już do codziennego Kikowego Szlaku, bo mam tyle tematów przez ten ostatni czas, tak wspaniałych, tak ważnych, że będzie o czym mówić przez ileś miesięcy. W każdym bądź razie dzisiaj kilka słów na temat minionego tygodnia. Świetnego tygodnia, wspaniałego tygodnia, kolejnego tygodnia mojego przygotowania po tej mocnej próbie 90-dniowego planu, ale mocnego, świetnego przygotowania. Efekt taki, że wpisany konsultant, wpisany klient, wpisanych dwóch klientów w dole organizacji, czyli takiej mojej czystej pracy tylko samej. Sporo fajnych spotkań, świetnych rozmów i rozmów dla osób, z którymi współpracuję, czyli dla ich osób. Parę follow-upów na tydzień zaplanowanych na najbliższy tydzień. W każdym razie świetnie to wszystko idzie. Świetnie to wszystko idzie, z wielką radością, z wielką taką frajdą buduje mi się to przedsięwzięcie. Jestem tak super pozytywnie nastawiony i czuję tak ogromną siłę wewnętrzną, taką pewność, kiedy rozmawiam z ludźmi, wartości tego przedsięwzięcia dla nich. I to jest to, i to jest to. Jednocześnie jakby dociera do mnie tak bardzo mocno, jak niesamowicie wewnętrznie trzeba być przygotowanym, jak bardzo trzeba uporządkować sprawy wszystkie wokół siebie, kiedy decyduje się człowiek na 90-dniowy plan działania. Wiem o tym teraz doskonale po tej, jak mówię, mojej kilkutygodniowej próbie tego planu, dlatego że każde rozproszenie, i o tym Erik mówił, tak bardzo to podkreślał, tak bardzo ważne to było, kiedy opowiadał o tym, jak przygotowujesz się, wyeliminuj wszelkie rozproszenia, bo każde rozproszenie będzie kosztowało cię po prostu zatrzymanie, zahamowanie, zupełną skupienie uwagi na innych rzeczach. I tak się u mnie stało. Tak się u mnie stawało, aż wreszcie stało się bardzo mocno. Nie wyeliminowałem rozproszeń czy możliwości rozproszeń. Robiłem wiele rzeczy równolegle, uważałem, że ach, no dam sobie radę przecież bez problemu i dlatego podjąłem decyzję, żeby wrócić do tego etapu przygotowania i jechać z nim przez najbliższe tygodnie. I kiedy jak gdyby dojdę do tego punktu, że mogę naprawdę zdecydowanie uporządkowałem wszelkie możliwości rozproszeń, ruszyć naprawdę do tego 90-dniowego planu, tak jak on powinien wyglądać, tak go zrealizować. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o spotkaniach. Chciałem powiedzieć o tym elemencie biznesu, który jest właściwie taką podstawą do tego, żeby można było wybudować wielkie przedsięwzięcie przynoszące niezależność finansową. Spotkania, wydarzenia, różnego rodzaju imprezy biznesowe. To coś, gdzie tak naprawdę budujemy swój biznes. Zaczynając od tych takich spotkań, nie wiem, 1:1, 2:1, spotkań twarzą w twarz. Chodzi mi o to, że trzeba się widzieć, potrzeba sprawić, czy doprowadzić do sytuacji, w której może być ten przepływ energii, gdzie mogą ludzie na siebie pozytywnie wpływać, gdzie można komuś spojrzeć w oczy, gdzie można z kimś rozmawiać normalnie twarzą w twarz. Czyli te spotkania typowe, rekrutacyjne, uważam za bardzo ważny element budowania biznesu, ale spotkania, na których budujemy swoją postawę, wzmacniamy swoją wiedzę, nabywamy wiedzy, ale przede wszystkim upewniamy się, że jesteśmy na dobrej drodze. I tak naprawdę biznes buduje się od spotkania do spotkania. I bardzo zachęcam Cię na spotkanie za dwa tygodnie, na otwarte spotkanie menedżerskie, bardzo ważne spotkanie, kluczowe spotkanie. Będę o tym mówić, więc bądź tu koniecznie na webinarze razem w biznesie.org, prawda? 20:00 zaczynamy webinar, krótko, sprawnie, ale tam będę mówił dużo też o tych spotkaniach, w ogóle o wadze spotkań, bez których mimo internetu, mimo tej doby internetu, mimo tego, że mamy dzisiaj możliwości wirtualnej komunikacji, mimo że możemy, odległość nam się skróci, jednak jest coś niesamowitego. Kiedy jednak spotykają się, wytwarza się niezwykła siła, a tworzy się synergia, spotkania tworzą po prostu synergię. To nie jest tylko suma poszczególnych siły każdego z nas pojedynczo, ale tak naprawdę mnoży się ta siła każdego z nas. To wszystko, co wnosimy na takich spotkaniach, to się po prostu mnoży. Dlatego pamiętaj o 13 grudnia, rezerwuj sobie bilet jeszcze ten tydzień, 25 zł, na razem w biznesie, komu znajdziesz informacje. Od przyszłego tygodnia cena idzie w górę, chcemy mieć jak najszybciej
jakby zapewnioną frekwencję i wiesz też, że sukces to szybkość i trzeba szybko działać. Nie zastanawiać się, bo spotkanie jest bardzo ważne, bardzo potrzebne. Zabierz swój zespół na to spotkanie. Będę o tym mówił na jutrzejszym webinarze. A tyle może na ten dzisiejszy kickowy szlak. Przede mną kolejny tydzień, kolejnej świetnej biznesowej pracy. Wróciłem zupełnie do działania w marketingu sieciowym, tak jak chciałem, tak jak marzyłem. Po tych 2 latach, jak Ci wspominałem na poprzednich kickowych szlakach, takich 2 latach, takiej no pauzy, takiego życia z kuponów, odcinania kuponów, bo tak było, bo ten dochód pasywny na to pozwalał. Ta opieka nad Joli tatą przez te blisko, no prawie 1,5 roku dawała mi też jakby taką możliwość takiej super wymówki, no bo potrzebowałem być z tatą, prawda, więc nie mogłem innych rzeczy robić. Tak to łatwo powiedzieć, prawda? Wytłumaczyć sobie, że tylko mogę się tymczasem z gotowością, z taką z zupełnie jakby innym podejściem do marketingu sieciowego. Buduję po prostu profesjonalny MLM. Profesjonalny MLM, który nie polega na namawianiu, nakłanianiu, nagabywaniu, męczeniu ludzi, ale który polega na pokazywaniu szansy poprzez płytę, poprzez stronę internetową, czyli otwarciu, uchyleniu drzwi i mądrej rozmowie. Mądrej rozmowie naprowadzającej później człowieka na to, czym tak naprawdę jest, czyli edukuje i buduje relacje. To, o czym mówi zawsze, czego uczy Erik, edukuje i buduje relacje, bo na tym to polega. Na tym polega budowanie marketingu sieciowego, profesjonalnego marketingu. Tyle na dzisiaj. Mrozik daje niesamowicie tutaj u nas, z minus, nie wiem, z 2 jest, 3 tu na polu, nad Odrą. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień na kickowym szlaku. Super tygodnia Ci życzę. Trzymaj się. Hej.